Dobry wieczór, Warszawo. Przyjaciele, zatrzymajcie się na chwilę. Ponieważ to, co wam powiem, jeżeli zgodzicie się z tym, co wam powiem, wasze życie się zmieni tak, jak moje się zmieniło. Spotkałem osobiście Jezusa Chrystusa. Boga. Osobiście spotkałem Boga. 16 lat temu, kiedy moje życie to była jedna wielka udawanka, zainspirowany obserwacją przez pół roku życia człowieka, 50-letniego faceta, który całkowicie się zmienił. Zmieniła się jego twarz, jego oczy, jego stosunek do ludzi. To mnie pociągnęło i zainspirowało. Zadawałem sobie pytania, co musiało się stać, żeby 50-letni facet zmienił się całkowicie. Coś musiało się stać. I on mówił, Jezus mnie zmienił. Zmienił mnie Jezus. Ja nie mogłem żyć z tą myślą, że ja go nie znam. Bo gdzieś w głębi serca wiedziałem, że jestem nieszczęśliwym człowiekiem. I pewnego wieczoru upadłem na kolana, nie w kościele, nie na żadnym religijnym spotkaniu, tylko sam, na kolanach, patrząc w swoje własne serce, upadłem na kolana i powiedziałem, ja wierzę, że Ty jesteś autentyczny i prawdziwy, Jezusie z Nazaretu, wierzę w to, że 2000 lat temu oddałeś życie za każdy mój błąd, za każdą patologię w mojej głowie i że ja nie muszę już teraz walczyć, żeby starać się być lepszym człowiekiem, bo to nie działa. Nie jesteś w stanie być dobrym człowiekiem. Możesz próbować, ale się zmęczysz. Ja ugiąłem swoje kolana, upadłem i powiedziałem, Jezusie, ja Cię chcę poznać, oddaję Ci swoje życie. I wiecie co? Obudziłem się następnego dnia i pojechałem na uczelnię. Na AWF w Katowicach. I chodziłem po tej uczelni. I podchodziłem do ludzi i mówię, ja poznałem Jezusa. Znasz Jezusa? Musisz poznać Jezusa osobiście. Posłuchajcie. Jezus chodził z uczniami 2000 lat temu. Z 12 ludzi przez 3,5 roku. Chodził z nimi. Blisko, byli blisko. Natomiast, kiedy wstał z martwych, powiedział do tych ludzi, nie zostawię was sierotami. Być może chodzisz do kościoła, być może jesteś w jakimś kościele, w jakiejś religii, być może wiesz, że Jezus jest Bogiem, może gdzieś to dla ciebie ma jakieś znaczenie, ale jesteś sierotą. Tak jak uczniowie, którzy 3,5 roku chodzili z nimi, on mówi do nich, nie zostawię was sierotami, dam wam ducha, którego ten świat nie zna. Ja tego ducha przyjąłem. Czy masz Ducha Świętego? Czy mieszka w tobie Duch Święty? Święty inny niż to wszystko, inny niż ten cały styf na świecie. Możesz dzisiaj być wypełniona świętym, innym duchem. Zawołaj tylko z głębi serca. Nawet cichutko, ale niech twoje serce krzyczy. Ja chcę poznać prawdę. Ja chcę żyć. On przyjdzie. Wypełni twoje serce. Zdetronizuj swój egocentryzm. Opamiętaj się i uwierz Ewangelii, a będziesz żył. Ja żyję od 16 lat. Jestem świętym synem Boga żywego. Mam Ojca w niebie. Czy ty masz pewność tego, że masz Ojca w niebie? Czy tylko słyszałeś o Jezusie? Możesz Go poznać. Stoję tutaj przed tobą i świadczę ci o tym, że możesz spotkać osobiście Jezusa Chrystusa. On może wymienić twoje serce na nowe. Przestań się zmagać z grzechem, z tym syfem. Doświadcz łaski. Jak to zrobić? Powiedz, Jezu, ja chcę Cię poznać tak jak ten człowiek, który teraz do mnie mówi.
Zrób to, a będziesz żył.